Turawa Park. Na co dzień centrum zakupowe typowych konsumentów. Jednak w czasie wojny trwającej na terytorium Ukrainy stało się symbolem pomocy naszego regionu dla uchodźców będących w bardzo trudnej sytuacji finansowej i materialnej. Wszystko to zorganizowano i powstało dzięki Waszym sercom oraz codziennej pracy wolontariuszy. Przyjmowanie darów oraz pomoc dla uchodźców z Ukrainy odbywa się w godzinach od 16 do 21. Osoby, które chcą wziąć pod swój dach uchodźców z Ukrainy, proszone są o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy pod wskazany adres. Również inne formy pomocy firm i osób prywatnych są bardzo mile widziane, w tym lekarze, psycholodzy, pracodawcy, prawnicy, szkoły językowe, przedszkola, transport i wiele innych. Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu działa pod wskazanym numerem telefonu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i zajmuje się głównie kwaterunkiem dla uchodźców. Aby pomóc poszkodowanym, możemy zadzwonić, pozyskać informacje i wytłumaczyć im, co mają i co powinni zrobić, niwelując w ten sposób barierę językową. Wolontariusze dokładają wszelkich starań, mają wielkie serca oraz wkładają mnóstwo pracy i swojego wolnego czasu, aby odebrać od darczyńców, czyli od Was, kochani, różnego rodzaju pomoc materialną, później ją sortują, rozdzielają, układają, pomagają potrzebującym, instruują i zaopatrują i dokładają wszelkich starań, żeby pomóc poszkodowanym. Na ekranie przedstawiam listę najbardziej potrzebnych rzeczy, które możecie podarować. Jeśli chodzi o żywność, to najlepiej, jeśli jest ona z długim terminem przydatności do spożycia. Oczywiście najlepiej są to produkty suche, bądź słoiki, puszki oraz produkty pakowane hermetycznie. Mamy bardzo duże zainteresowanie kaszą gryczaną, dlatego bardzo o nią prosimy. Potrzebne również są wózki dla dzieci, foteliki samochodowe oraz spora ilość nocników. Rzeczy, które są potrzebne, nie muszą być nowe. Jednak prosimy, aby były czyste, w bardzo dobrym stanie, takim, w jakim sami chcielibyśmy je posiadać. Warto wiedzieć, że Zakład Komunalny w Opolu zbiera wyposażenie mieszkania dla osób z Ukrainy, które możemy zostawić przy ulicy Kępskiej 5K. Przyjmowane są wszelkiego rodzaju meble, które powinny być sprawne, nieuszkodzone, w dobrym stanie technicznym, aby nie stanowiły zagrożenia dla kolejnych użytkowników. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą pomóc jako wolontariusze. Każda para rąk jest tutaj bardzo potrzebna. Pamiętajmy, że dobro wraca. Zróbmy inwentaryzację zasobów domowych. Być może znajdziemy przedmioty z listy, które zalegają w naszych szafach i są nam niepotrzebne, a mogą zapewnić lepszy start Ukraińcom, którzy muszą zacząć życie od nowa. Wszystkie przedmioty umieszczone w filmie to dary Waszych serc. To pomoc potrzebującym, która nieustannie rośnie, dlatego zapraszam serdecznie do lokalu, gdzie znajdował się praktiker w centrum Turawa Park. Wszystkich, którzy chcieliby podzielić się tym, co mają.
Informacje na temat aktualnych potrzeb są zmienne, dlatego zapraszam do grupy wsparcia na Facebooku. Tam pojawiają się wszystkie aktualne potrzeby oraz informacje. W całą akcję zaangażowały się już tysiące osób, setka wolontariuszy, koordynatorzy, firmy, za co serdecznie dziękujemy. Jednocześnie w imieniu wolontariuszy wykonujących ogromną i ciężką pracę prosimy o wszelkiego rodzaju jedzenie i poczęstunek oraz jednorazowe sztuczce, kubki, talerzyki, wszystko to, co da nam siłę na kolejne godziny ciężkiej pracy. Centrum Turawa Park, były praktyker. Dziękujemy i zapraszamy.